Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 najlepszych gier 2021 roku. Przyjrzymy się najlepszym grom wydanym w tym roku. Która jest waszą ulubioną? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. It Takes Two. Urocza platformówka 3D pojawiła się na początku roku. To przygodówka w koopie od Hazelight Studios, firmy, która wydała A Way Out. It Takes Two to skłócone małżeństwo May i Cody'ego. Mające ich pogodzić zaklęcie ich córki zmienia ich w magiczne lalki. Czy rozwiążą spory i uratują małżeństwo? Czy pójdą własnymi drogami? Trzeba zagrać, by się przekonać. A przedmioty gospodarstwa domowego, jak odkurzacz, to potwory, z którymi trzeba walczyć. Numer 9. New Pokémon Snap. Mamy miłe wspomnienia z Pokémon Snap z 99 roku, a Nintendo wreszcie kontynuowało klasyka dzięki aktualizacji na Switch. Odwiedzamy region Lental, by sfotografować jak najwięcej Pokémonów. To rzadsze spojrzenie na ich życie na wolności i możliwość zobaczenia, co robią poza Pokébolem i walką. Oczywiście są tu dwie dekady nowych Pokémonów, których nie było w oryginale. Numer 8. Ratchet and Clank Rift Apart. Is he a pirate in your dimension too? No, he's a hero. Prawdziwy pokaz mocy PlayStation 5. Rift Apart od razu bierze się do roboty. Skaczemy po wymiarach dzięki szczelinom pojawiającym się w całej grze. Taka rozgrywka nie była możliwa bez dysków SSD, które mają współczesne konsole. A Insomniac wykorzystał tę technologię i dał nam jedną z pierwszych prawdziwych gier na PS5. Rivet to nowa główna postać rasy Lombax, grana przez niesamowitą Jennifer Hale. Poza tym to pełna akcji przygodówka, w której nie brakuje zwariowanych broni. Numer 7. Hitman 3. I'm sure there must be floor plans somewhere. Understood. We need absolute focus on this one. Reboot Hitmana był solidny, ale trójka jest dotąd najlepsza. Przemyślane i złożone misje i kilka unikalnych poziomów. Chyba najlepszy to ten w Berlinie, gdzie agent 47 musi zabić wielu wrogów w opuszczonej fabryce zamienionej w klub nocny, a także tajemnica morderstwa w okazałym domu na angielskiej wsi. Do tego w końcu dostaliśmy odpowiedzi co do fabuły, na które tak czekaliśmy. Kto zatrudnia 47 i co chcieli zyskać, wyznaczając tyle celów? See you around 47. No, you won't. Numer 6. Psychonauts 2. You handle this one. I'll find a way out. Po długiej przerwie wreszcie wyszedł sequel klasyka z 2005 roku i zyskał ogromne uznanie. Podobnie jak poprzedniczka, i ta platformówka jest kolektatonem i nie zawsze działają klawisze sterujące, ale pozostałe aspekty z Psychonauts 2 to złoto. Kontynuuje historię, rozbudowuje świat i ma zwariowaną grafikę Tima Schafera. By ponownie zebrać zespół, trzeba przejść przez psychodeliczny mózg lat 60. By zadowolić pacynki zwierząt, rywalizujemy w konkursie kulinarnym i wchodzimy do umysłu ukrywającego się królewskiego dziedzica. Dobra zabawa gwarantowana. Numer 5. Monster Hunter Rise. Mało gier na Switch, które nie wyszły od Nintendo, ma oszałamiającą grafikę, ale Monster Hunter Rise, owszem, świetna rozgrywka została przeniesiona na Switch i to chyba najlepsza część serii. Czeka nas zabawne, niekończące się polowanie, a Wirebug daje szybką i płynną mechanikę przemieszczania się, która sprawia, że Rise to nowa jakość. Jest wiele potworów, rozbudowane menu i więcej zasobów do zebrania, a wszystko to w znacznie bardziej przystępnym opakowaniu. Codziennie do polowania przyłączają się nowi gracze.
Easy peasy. Numer 4. Deathloop. W ostatnich latach pojawiło się sporo interesujących roguelike'ów. Deathloop to świetny dodatek do tego gatunku. Tytuł nagradza czas i zaangażowanie graczy mnóstwem doskonałych misji. Gramy Coltem, byłym szefem ochrony na wyspie Black Reef, który na rozkaz 8 wizjonerów został uwięziony w pętli czasu, którą wszyscy oprócz Colta chcą utrzymać, bo daje im nieśmiertelność. Dzięki Julianie, jednemu z najlepszych złoczyńców w historii, to wspaniale spędzony czas, zarówno dla tych, którzy lubią sobie postrzelać, jak i dla miłośników skradanek. Numer 3. Forza Horizon 5. Flagowa wyścigówka Microsoftu w 2021 roku zadebiutowała na Xbox Series S i X i oczywiście na ostatnią generację PC-tów. Po raz kolejny wyznacza standardy grafiki, w trybie wydajności szczycąc się 60 klatkami na sekundę. Tym razem jesteśmy w skąpanym słońcem Meksyku i mamy więcej aut do odblokowania oraz różne biomy, od głębin dżungli po pustynne równiny. To bardziej zręcznościowy Horizon. Daje frajdę na wszystkich poziomach umiejętności. Czy jesteście zagorzałymi fanami motoryzacji, czy poszukiwaczami mocnych wrażeń, Forza Horizon 5 Was zadowoli. Numer 2. Metroid Dread. Nadal nie wiemy, kiedy wyjdzie Metroid Prime 4, ale Metroid Dread zajmuje nas do tego czasu. To niesamowity powrót do formy dla tej serii i zupełnie nowe, świeże spojrzenie na rozgrywkę, którą znamy i kochamy. Na pewno nie jest dla osób o słabych nerwach. Pokonanie wielu bossów sprawia, że czujemy się jak łowca nagród klasy S. Samus wreszcie obejmuje prowadzenie we flagowcu na Switcha. Warto było czekać. Zanim ujawnimy nasz numer 1, pora na kilka wyróżnień. Knockout City. Solidny tytuł dla wielu graczy. Fajny dla wszystkich grup wiekowych. Returnal. Ekskluzyw na PS5, który wprowadził roguelike'i do nowej generacji. WarioWare. Get it together. Wyjątkowa gra towarzyska od Nintendo. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Resident Evil Village. Najnowsza i najlepsza część wieloletniej i docenianej serii Capcomu, Resident Evil Village, jest nawet lepsza niż się spodziewaliśmy. To powrót do gier bardziej zorientowanych na akcję, ale ze sporą dawką horroru. Mamy tu wielu niesamowitych złoczyńców, wiadomo o kim mowa, wzorowanych na słynnych wrogach z historii horroru. A każdy poziom jest zupełnie inny. Z każdym spotkanym członkiem kręgu matki Mirandy Village ma nowe oblicze. Wyjątkowa rozgrywka, pościgi i świetna grafika przyćmiewają Naughty Dog i sprawiają, że Resident Evil Village to bez wątpienia nasza gra roku. Give the mortal to me and I will ensure he is ready. Podobał się Wam odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.